Wczoraj na skrzyżowaniu ulic Sosnowej i Jodłowej mieszkańcy mogli zapoznać się z koncepcją przebudowy 5 ulic w dzielnicy zachodniej. Będą Państwo mieli możliwość parkowania samochodu po obu stronach jezdni. Będzie tak zrobione oznakowanie, że będzie to jak najbardziej legalne. Uporządkuje to trochę ulicę, bo tak jak teraz przyjeżdżaliśmy tutaj, po prostu samochody stoją, nie ma miejsca, gdzie zaparkować. Będziemy starali się jak najbardziej wybrukować ten teren, oczywiście pozostawiając tereny zielone. Jednak niektórzy mieszkańcy wolą poświęcić zieleń na rzecz miejsc parkingowych, ponieważ większość z nich ma na tym terenie pensjonaty czy kwatery wypoczynkowe i doskwiera im wieczny brak miejsc postojowych. Tu jest tyle samochodów, że nikt nie chce tej zieleni. Nikt nie chce tej zieleni. Ile tej zieleni tutaj zostanie? Ale musicie Państwo zrozumieć. Jeszcze raz powtarzam. Jeszcze raz Państwu tłumaczę. Co w granicach miasta, to my robimy, ale my nie będziemy robili podjazdów. No dokładnie. I wymieniamy to w granicach miasta. Mi chodzi, ten pas zieleni zostaje zielony. Zielony? Nie możemy wszystkiego Państwu zabetonować. My rozmawiamy, proszy Państwa, o terenie miasta. To, co jest Państw, ale to, co nie jest moje, nie mogę Panu wchodzić w Pana pas, bo to nie jest moje, to jest Pana teren. Jak dodała zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Ewa Pełechata, wszystkie ulice zostaną zaprojektowane w podobnym stylu jak ulica Wierzbowa. Będzie droga i najazdowe krawężniki, ale na ulicy Wierzbowej, proszę Państwa, przy każdej posesji tak naprawdę pochyliliśmy się nad Państwa potrzebami. I zarówno wykonawca dogadywał się z Państwem na etapie pewnych prac i my to robiliśmy na bieżąco. Tu jest dużo zieleni. Niektórym bardzo zależy na tym, a niektórzy wolą mieć teren utwardzony, ale wtedy trzeba to usankcjonować, bo jest to zajęcie pasa drogowego i z tego tytułu ponosi się jakąś odpłatność. Tak? My na ten moment w to nie ingerujemy. Ale musicie mieć Państwo wiadomość, że zgodnie z przepisami wydrukowanie tego na Państwa potrzeby i zajęcie tylko jako po Państwa parking. Potrzeby jest jako kwestią parking. Zajęcia pasa drogowego. Mieszkańcy jeszcze do końca przyszłego tygodnia mogą zgłaszać swoje spostrzeżenia do Wydziału Inwestycji i Rozwoju mieszczącego się w ratuszu w pokoju 19. Następnie projektant będzie miał czas do końca listopada na sporządzenie projektu.